Cześć, witajcie. Dzisiaj w takiej nietypowej formie chciałam Wam pokazać, jak stworzyć swój własny toper przy użyciu programu Silhouette Studio. Zaczynamy od wpisania dowolnego tekstu tutaj w polu naszego programu, a następnie musimy wybrać odpowiednią czcionkę. Kluczowym jest to, aby ta czcionka była jak najbardziej zbliżona do czcionki pisanej, tak żeby najłatwiej było nam połączyć poszczególne litery ze sobą. W programie mamy dostępne wszystkie czcionki, które macie zainstalowane na komputerze. Działa to podobnie jak w programie Word. Także jeżeli pobierzecie sobie czcionkę z dowolnej strony, będzie ona także widoczna tutaj w polu programu. Żeby zmienić czcionkę na tym napisie, który stworzyliśmy, zaznaczamy go w całości, a następnie z rozwijanej listy wybieramy właśnie dowolną, która będzie nam tutaj jak najbardziej pasowała. Ja wybrałam Great Vibes, ponieważ tutaj łączą się te litery bardzo mocno ze sobą. Natomiast gdybyśmy chcieli teraz puścić taki plik do druku, do cięcia, to zobaczcie, wycięłaby nam się litera A, ale wycięłaby się i tutaj ten ogonek, który nachodzi na literę N i osobno litera N. Także powstałyby po prostu luki pomiędzy jedną a drugą literą, ponieważ nie są ze sobą połączone. Żeby połączyć wszystkie litery ze sobą, należy zaznaczyć napis, a następnie wybrać prawy przycisk myszy i opcję scal. Teraz te ogonki, które były przed chwilą widoczne, zniknęły. Napis jest jedną spójną częścią zbudowaną tutaj z poszczególnych punktów. Na tym etapie nie możecie już zmienić, edytować tej czcionki, ponieważ jest ona już połączona i jest to jednolita grafika wektorowa. I tak naprawdę taki wzór moglibyśmy już wysłać do cięcia przez plotter, na przykład z papieru lustrzanego, który i po prostu przykleić tutaj z tyłu patyczek, który przytrzymywał nam napis. Natomiast jest jeszcze jedna fajna opcja, która pozwala nam ukryć patyczek pomiędzy warstwami. Żeby stworzyć kolejną warstwę tego napisu, musimy go zaznaczyć, a następnie w menu tutaj u góry ekranu wybrać narzędzie obrysu, taką ikonkę gwiazdki. Wokół napisu pojawił się obrys, możemy go jeszcze edytować, jego odległość, przesuwając tutaj suwak w programie. Widzicie, on wtedy rozszerza się, zwiększa i zmniejsza. I gdy jesteśmy już gotowi i ta odległość jest dla nas odpowiednia, wybieramy użyj. No i powstała nam kolejna warstwa tego topera. Możemy wyciąć ją z osobnego arkusza papieru, na przykład z papieru ekologicznego o jakiejś wyższej gramaturze, a z papieru o niższej gramaturze wtedy napis, który przykleimy za pomocą kosteczek 3D czy takiej taśmy przestrzennej. No i pomiędzy możemy ukryć jeden bądź dwa patyczki, które włożymy do ciasta czy tortu. Także tutaj teraz te dwa elementy musimy wyciąć osobno z dwóch osobnych arkuszy papieru. Mam nadzieję, że taka forma szybkich tutoriali się Wam spodoba. Dajcie znać w komentarzach, czy takie materiały będą dla Was pomocne. A jeżeli szukacie też więcej informacji na temat projektowania w Silhouette Studio, czy właśnie tworzenia toperów, to zachęcam Was, żeby zapoznać się z naszym kursem w formie e-booka, w którym szczegółowo opisujemy też krok po kroku takie czynności. Dzięki za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał właśnie się Wam spodobał. I do zobaczenia znowu. Cześć!